Rozmawiałem po spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec. Dla ciebie to wyjątkowy mecz, bo grałeś w tym klubie i chyba tym bardziej odczuwasz ból po tej porażce, ale chyba też najlepsze słowo to frustracja po tym meczu. No myślę, że to nieważne, czy to było Zagłębie, czy to był inny przeciwnik. Chcieliśmy dobrze wejść w rundę u siebie, na pewno zdobyć 3 punkty. Myślę, że były ku temu okazje. Najbardziej frustrujące jest to, że w drugiej połowie wyszliśmy dobrze, zaczęliśmy grać w końcu na miarę, że tak powiem, swoich możliwości. Zaczęło to dobrze wyglądać i dostaliśmy bramkę tak naprawdę z niczego. No i ciężko mi też się odnieść do tej sytuacji na koniec, bo z tego, co nam się wszystkim wydaje, że tam nie miało prawa być żadnego spalonego, więc myślę, że powinniśmy tutaj wyjechać co najmniej z punktem, bo na niego zasługowaliśmy. To się wydaje kluczowy moment. Było takich kilka stykowych sytuacji z 5, które za każdym razem kończyły się niepomyśli pogonistów, stąd ta wspomniana przeze mnie frustracja. No trochę tak, sędzia miał parę momentów, że trochę się zaczął gubić, ale tak jak mówię, no, sam miałem też 2 sytuacje. Myślę, że też mogliśmy pokusić się o bramkę wcześniej. Wydaje się, że najlepsza sytuacja była, kiedy Arkadiusz Jędrych zablokował. Mogłeś coś lepiej zrobić w tej sytuacji? Na pewno zawsze jest, jeżeli no nie było czystego uderzenia, obrońca zablokował, zawsze można było zrobić coś lepiej. No też, że tak powiem, trochę zaskoczył mnie kozioł, no bo to jest trochę inny niż na sztucznym boisku, bo to było nasze pierwsze wejście tak naprawdę na naturalną murawę, więc trochę zaskoczył mnie ten kozioł, ale no, na pewno można było wyciągnąć z tego więcej. Za tydzień mecz z Wigrami Suwałki. To znowu będzie ta pogoń wyjazdowa, czy to można powiedzieć, że wypadek przy pracy, ten pierwszy mecz domowy i będziecie chcieli punktować, gdzie się da? Na pewno, że liczymy na punkty w każdym następnym meczu, czy to będzie wyjazd, czy to będzie mecz u siebie. Będziemy walczyć o 3 punkty, bo te punkty, jak wiemy, są nam potrzebne, więc nie będziemy patrzeć, czy jest to dom, czy jest to wyjazd. Na każdy mecz widzimy walkę o 3 punkty. No wiadomo, że chcemy tutaj z siebie zrobić twierdzę i zacząć wygrywać, no bo 3 mecze w 2017 roku, no to jest porażka po prostu, więc chcemy tą kartę odwrócić, żeby zacząć punktować u siebie. Jak nie będziemy punktować u siebie, no to będzie ciężko. 2 przyjemne uczucia dla ciebie. Raz skandowanie twojego nazwiska przez kibiców. 2 zostałeś wybrany do 11 dekady też przez kibiców. Jesteś tu ceniony w Siedlcach i dzisiaj kolejny tego wyraz. Tak, bardzo się ucieszyłem, kiedy usłyszałem swoje nazwisko. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować kibicom za wsparcie, za docenienie mojej pracy, którą tutaj włożyłem przez okres 2 lat. No i wiadomo, cieszę to, jeżeli się przyjeżdża i kibice doceniają moje nazwisko, doceniają to, co zrobiłem, więc chciałbym jeszcze raz im podziękować. Dzisiejszy mecz wygrany 1-0, znowu po golu Lewickiego, znowu 1-0. Jak wyglądał ten mecz z twojej perspektywy? Ciężki mecz był, tak, no bo wiadomo, w takich warunkach nie da się dobrego meczu rozgrywać zarówno pod względem piłki. No, znaczy przede wszystkim no, warunki nie sprzyjały, tak? No bo początek tej rundy zawsze jest ciężki, zawsze te boiska nie sprzyjają, szczególnie naszemu stylowi gry, bo wiadomo, my preferujemy piłkę po ziemi, dużo podań, no ale w takich warunkach ciężko było, ale cieszymy się z kolejnego meczu zwycięskiego na wyjeździe. Za tydzień gracie arcytrudny mecz z Miedzią, która zaczęła od efektownego zwycięstwa. Celujecie, żeby zacząć tę serię zwycięstw, tę ścieżkę zwycięstw? Tak, no wiadomo, każdy zespół chce złapać tą ścieżkę. My trafiamy teraz na Miedź, której mamy coś do udowodnienia za poprzednią rundę, gdzie nie dojechaliśmy na meczu, więc wydaje mi się, że też będzie fajne widowisko. U siebie jesteśmy mocni, więc wydaje mi się, że możemy złapać po następnej kolejce Miedź na 1 punkt.